Informację Engelberg odziedziczył po Harachowie jeden z konkursów Pucharu Świata i w najbliższy weekend zorganizuje ich aż trzy. Podobnego hat-tricka chciałoby ustrzelić Zakopane. Jeszcze wczoraj nie byli do końca zainteresowani, bo taki dodatkowy konkurs to sporo zamieszania i ogromne wydatki. Orientacyjnie jest to koszt około 500 000 zł. Dziś pomysł przejęcia jednego z odwołanych konkursów z Harachowa Tainer przedyskutował z zakopiańskim komitetem organizacyjnym i stało się. Potencjalne korzyści przysłoniły wszelkie minusy. Dla, powiem, Małysza i dla tej atmosfery myślę, że to byłby po raz pierwszy taki trzydniowy festiwal skoków i jesteśmy skłonni to przeprowadzić. Do planowanych konkursów z 21 i 22 stycznia miałaby więc dołączyć niedziela, 23 stycznia. Tą pomyślną wieść Apoloniusz Tainer od razu przekazał dyrektorowi Pucharu Świata w skokach, Walterowi Hoferowi. No, ucieszył się, co jest wyraźnym znakiem, że ta szansa jednak istnieje, że ta szansa jest duża. Ale że chętnych jest więcej, Hofer decyzji na razie nie ogłasza. Poda ją dopiero podczas turnieju czterech skoczni. Wielki pech Gregora Schirenzauera, austriacki skoczek, który opuścił Puchar Świata w Harachowie, by potrenować, nabawił się kontuzji. Przymusowa przerwa w startach może potrwać 4 tygodnie. Schirenzauer miał trenować w austriackim Zefeld. Upadł już podczas pierwszego skoku. Efekt? Naderwane więzadła w prawym kolanie. Blisko 2 lata temu na treningu w Ramsau zerwał więzadła w tym kolanie. Wtedy musiał być operowany. Teraz oglądał go ten sam lekarz. Na szczęście tym razem operacja nie będzie potrzebna. Niemniej musimy liczyć się z tym, że Gregor przez najbliższe 3-4 tygodnie nie będzie mógł skakać. Schliri, zdobywca Pucharu Świata sprzed 2 sezonów i numer 2 w ubiegłym, ten rozpoczął słabo. W 4 startach nie wskoczył do pierwszej dziesiątki. Po treningu w Zefeld miał wrócić na rozbieg w Engelbergu. To już nieaktualne. A co z turniejem 4 skoczni? W tej chwili najważniejsza jest rehabilitacja, by kolano przestało boleć. Obecnie nie ma tematu turnieju 4 skoczni. Gregorowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i nie tylko na rozbieg, bo jak na wszechstronnego sportowca przystało, Schliri nie żyje wyłącznie samymi skokami narciarskimi.